Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale rolnikowo.pl. Dzisiaj będziemy zbierać sianko, ale przed siankiem chciałem wam pokazać mój patent odnośnie sterowania hydraulicznego przesuwu. Jak wiecie, tutaj już wam pokażę. Była tu taka wajcha, taka dźwignia, ją się tutaj, ona jest na takich ząbkach była. I po prostu, żeby uruchomić przesuw taśmy, która znajduje się tutaj na spodzie przyczepy, trzeba było po prostu ją albo w kierunku przyczepy, albo w kierunku ciągnika przestawić. No ale to trzeba wychodzić z ciągnika i w ogóle, albo sięgać tutaj przez kabinę. I mówię, nie, tak nie będzie, trzeba to zrobić jakoś, żeby to miało ręce i nogi. No i co, i tak to się prezentuje. Tu jest linka oryginalna. Tutaj kołowrotek przerobiłem, bo kołowrotek był tutaj w miejscu, gdzie jest teraz umocowany siłownik. Przestawiłem go tutaj pod prawą stronę. Założyłem śrubę, tutaj jest śrubka samokontrująca i takie prowadzenie, i tutaj jest siłownik. Siłownik jest od rozsiewacza do nawozu, jakiś taki, no, do sterowania rozsiewaczem, do sterowania zasuwą w rozsiewaczu nawozów. Zakupiłem taki. I to jest jednostronnego działania, w zupełności wystarczy do sterowania tutaj tym mechanizmem. I co, i tak to jest zrobione, jest zaczepiony tutaj na taki bolec. No jeszcze będę musiał to tutaj jakoś zabezpieczyć, ale na razie to jest prototyp. I tu jest zrobiona taka blaszka, żeby ten siłownik nie chodził na boki. No i jest taka prowizoryczna, że tak powiem, śrubka z linką, cyband, żeby zacisnąć linkę. I teraz jest przesuw tak jakby wyłączony, ale jeszcze muszę wyregulować tą linkę tutaj. Muszę ją trochę jeszcze podciągnąć, żeby wyregulowany musi być to naciągnięte w ten sposób, żeby taśma nie chodziła. Później na siłowniku jest później z powrotem, jak weźmiemy hydrauliką, no to siłownik nam się chowa, bo to z sprężynek pociągną linkę i będzie przesuw chodził. Jest to zrobione tak, że jest po prostu, no, jedno wejście hydrauliczne załączone, tak jak do podbieraka, i założyłem zawór trzydrożny, tutaj jest chyba 40 litrów, 40 albo 60 litrów na minutę przepływu. No i jak chcę po prostu na podbierak, to przełączam po prostu dźwignię w położenie, żeby mi chodził podbierak. Jak nie muszę używać, że tak powiem, z przesuw. Wiadomo, że przesuw nie chodzi cały czas, tylko dobija się siano do samej góry, dopiero później sobie przesuwa się co jakiś czas, żeby jak najwięcej tego siana weszło na przyczepę. Także ja sobie tu jeszcze wyreguluję tą linkę i pokażę wam, jak to działa, i będziemy zaraz jechać zbierać siano. Tak, będziemy jechać zbierać siano, pierwsza przyczepa przed nami, także zaraz to wam zademonstruję, tylko sobie wyreguluję tą linkę i zobaczycie, jak to fajnie działa. Zawór teraz jest włączony. Nie przesuwa. Teraz jeszcze zobaczyć. No, chowa się. O. Polinka, ale to i tak idzie. I teraz. Nie przesuwa. Spuść. A weź włącz znowu.
i odpuść. O, i niech zobaczymy teraz samo. Poczekaj, a puść. A można by sprężynę jeszcze założyć. No właśnie, tak, sprężynę, żeby pierdolić. Dobrze, jest. Piękna panowie, ale to bardzo i tak. Jest dobrze taka, jest, no jest tu. No wiem, co odciąga, nie? To na co ona odciąga? No sprężynkę. I będzie, dobrze. Dobra. Dobra, to co, działamy, nie? No, jedziemy grabić. Jedziemy grabić, zbierać i, no i działać, no, zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie szło. Przysiepa nasmarowana, wszystko nasmarowane, naciągnięte. Tak jak widzieliście w poprzednim odcinku. Także co? Będzie chodzić. Będzie chodzić. Jesteśmy na polu. Siadamy do rakiety czerwonej. I lecimy. Trzeba przemienić, zanim zaczniemy działać. Przemieniamy szybko na grabienie. I co? No i działamy. Tyk. Gdzie to ty? Dobra. Zbieramy. No ty dziadu. Sachu z grabkami leci. Działamy. Dobra, wszystko jest jak należy. I tak. Zaczynamy. Zbieram, nie? Pierwsze koty za płoty, jak to mówią. Zobaczymy, jak to pójdzie. O, dajemy mu. Czwarty bieg i gazopór. Trzeba zajechać tu szerzej. To, co nie zgrabione, czy to, co było zgrabione, ale z to bąkiem rozrzucone, to trzeba podgrabić na nowo. Widzicie, dziki tu ustało wpadły. U mnie też były, ale to na szczęście na jesień teraz nie wchodzą. Bubin sobie rośnie fajnie póki co. Na szczęście dziki nie wyrządziły szkód większych. Także jest bardzo dobrze. Bubin się ogólnie też prezentuje wyśmienicie. Wiadomo, to na słabe klasy ziemi, a u nas słaba, to tyle co, to nie był odpaszczany. I u mnie na tym polu dobrze wygląda, ale znowu gorzej wygląda na polu tym dzierżawionym od sąsiadki. No ale tam nie nastawiam się na plon, tylko po prostu żeby to urosło. Stachy daje od góry zacznie. Ja mu zrobię jeden wałek chyba najsam przód, a później zrobię drugi od razu. Zrobię drugi i tak. No, krety już na świeżo ryją dziady. Ale nic się nie poradzi. No, zrobię resztę. Dobrze ustawiona, wszystko jest tacy. Także jest bituwa. Dobra, ja przekażę Stachowi kamerę. I on coś nagra. Puść się nie zmieści. Dawaj! Do góry se podnieś.
Jeszcze! Dobra. Trochę maszynami, trochę trzeba ręcznie. Się będzie kurzyć z tego kredowisk, tutaj te dziki poryły. No będzie trochę utrudnione. Damy radę. Karol grabi, ja tutaj zaraz będę zbierał, zwałuje mi. Przepniemy tą przyczepę, przepniemy zgrabiarkę. Przejedzie tutaj do pana Bogusia. Myślę, że zabierzemy to na jedną przyczepę, dobijemy fes, żeby nie jeździć dwa razy. I będzie cacy. No. U mnie dużo trawy nie ma na tej łące. Nie chce rosnąć. Robi się z tego pole. Już. Szamka. No i działamy, no. Na dwa traktorki, robota szybciej idzie. No tutaj widzicie, mało kto już kosi. Nie ma z kim rywalizować. Na tej wsi praktycznie kilka osób jeszcze zbiera siano, czy tam hoduje w ogóle jakieś zwierzęta. Parzystokopytne. I tak to się żyje na tej wsi. No. Tu się zrobi. Suche, także może być. Nie, może chyba to wsysnę. Powinienem to wsysnąć. Dobra, przełączamy się na zbieranie. Tu jest jeszcze takie jakieś mokre. Ognia. No dobra, jesteśmy na 60. No i zbieramy. Nie ma to tamto. Zbieramy. Tak, małek. Tak, chodzi. Posów, włączamy posów, przełączamy wąż, opuszczamy
odbiera wujeczka i zapierdzielamy. Ale się kurzy, powiem wam, z tego siana. A wiecie dlaczego? Bo jest dużo kretów. Mimo że po skoszeniu te krety się rozwaliły, się przewraca, niby to siano powinno tak powiem być takie przewiane bez tej całej bez tego całego pyłu, ziemi i tak dalej, to i tak nie da rady, bo jak nawet teraz grabiłem, to tyle nowych kretów zgrabiłem z sianem, że szok. Staszku tam sprawdza, jak tam przyczepa. Patencik wymyślił sobie na przesuwanie. Elegancki. Działa aż miło. Fuh, ale się kurzy. Dramat. Pyk, pyk, pyk. Chyba bita przyczepa będzie, no. Taka nabita fest. Pierwsze sianko zebrane. Można świętować. Jeszcze zostało oprócz tej przyczepy gdzieś jakieś 12. Rekordowo 2 lata temu, jak 60 bez kabiny była, wtedy pierwszy sezon, to żeśmy zebrali 17 przyczep łącznie. To było ładny wyczyn. Ode mnie 6 jednego dnia zebraliśmy. No 6 jednego dnia. Jedną wieczorem. Jedną poprzedniego wieczoru. A resztę co? A resztę 5 kolejnych następnego dnia przez cały dzień. Od godziny bodajże 12, bo wtedy jeszcze rano popadało. Zaczęliśmy troszeczkę później zbierać. Do 20 chyba pierwszej żeśmy rypali sianko, ale było co robić wtedy. Było co robić. Jedziemy widelce i działamy. Zobaczcie, co tu się dzieje za Meksyk, kurna. Meksyk! Meksyk! Doki! No zaraz będzie pasec! Pasec psa! Stoi z nich, jak na produkcji, masz widełkami po trochu. Także co, my ten działamy,
widzimy się przy końcu przyczepy. Nie, Stachu wyrabia, ale maszyna już nie bardzo. To takie, tak zapodaje to jak taśma. To ma dmuchawo tutaj. To podaje Stachowi taśmowo to. Kurde. Ty. Robi robota, ju. No już końcóweczka. Jak mówiłem, idziemy się przy końcóweczce. I co? Szybko poszło? Nie, 10 minut? Ile jest? 10 minut? Jakoś tak. Moment kurwa poszło, nie? A taka dobita. Słuchaj, jak i ty w formie. Jestem w formie. Jak zarzucający do dmuchawy w formie, to wiesz. Bo rok temu Stachu nie był w formie. A trochę ze szwagrem tu działałem. Też. Uciekaj, Roki. To wolniej szło, a teraz Stachu wróć do formy, to i idzie jak należy. Pyk, 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 pyk. Powiem wam, że widzicie sami, nie wiem czy to na kamerce oddać, czy nie, jak tu jest biało. Fu. Obiektyw przetrę. O. Cicho. Się kicha. O. Bez trzymanki. A, widzisz? Ajś biały. Łepetyna ci zmieniła kolor. Nie, to już silne blondy. A u mnie jak? U mnie to blondy, nie wiesz. Zmieniłem kolor na blond na lato, to od słońca. Jak to co roku. I wiesz, to nie widać tak bardzo, a u ciebie jak ten czarny łeb? Tak, a ty na czarno, to jakże ci zaszło trochę kurzu, to bielutki. Końcówki żeś przefarbował. Dobra. Moment. Zobaczcie jak zapadaje. Jak dmuchawa zapadaje sobie. Roki, pieprzaj. Nie, włazisz, o, tu kurę by byłoby tylko wsiup i pióra by wyszły. O kurwa. A się kicha. W tym roku zobaczycie pełną relację ścianokosów. Rok temu miało tak być, a tu niestety wyszło jak wyszło. A w tym roku będziecie mieli całą relację ścianokosów. Zanudzicie się tymi odcinkami. Jak zauważyliście już pewnie, odcinki wrzucamy codziennie. Zobaczymy jak tak się długo pasca utrzyma. Jak będzie nam się chciało. No właśnie. Łapkujcie, subujcie, motywujcie do pracy, bo teraz kurwa, taka siła. Rolnikowo.pl, czas zacząć. Medo na sukces z Rolnikowo. To jest Rolnikowo Industry teraz. Film Industry, produkcja filmowa. Przechodzimy właśnie, o, zmienimy Rolnikowo.pl, tylko Rolnikowo Industry będzie teraz. Będziemy tyle filmów rzucać, no. Kończymy dzisiaj. Kończymy. Także co, jak się podobało? Podobało się, ale... O kurwa! Jak się podobało, to się podobało, jak się nie podobało, to się nie podobało. Dajcie komentarz. Łapkę w górę. Tak jest. Komentarz, łapka w górę, łapka w dół. Jak się podobało. I widzimy się w następnym odcinku już jutro o 15. Yo! Nara! Nara!